Wnet. A my zostajemy w temacie omówienia tego, jak wygląda kampania wyborcza do Europarlamentu w Polsce, a szczególnie wymiar chyba trochę dla nas niespodziewany walki z Kościołem katolickim. Przy telefonie Popołudnia Wnet ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, duchowny polski, ormiański, działacz także opozycji niepodległościowej w czasach PRL. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Mamy od kilku dni festiwal profanacji, festiwal ataków na Kościół katolicki. To jest przypadek, jakiś zbieg okoliczności, czy to jest księdza zdaniem zaplanowana akcja przez polityków i ideologów liberalnych? Bezpośrednio jest to akcja zaplanowana, dlatego że cała ta afera czy furia, jaką obserwujemy od kilku dni, zaczęła się od bardzo zaplanowanego działania, czyli od tak zwanych, ja to mówię w cudzysłowie, wykładów, które miały miejsce w ramach kampanii wyborczej na Uniwersytecie Warszawskim. To uruchomiło całą falę różnych innych negatywnych działań. Ale też jest czynnik nie taki bezpośredni, tylko długofalowy, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia trwającą od kilku już lat akcją zwalczania Kościoła katolickiego jako instytucji, która broni pewnych wartości. To nie tylko jest w relacjach bezpośredniej kampanii wyborczej, ale również w takich działaniach długofalowych, które mają miejsce i w Europie Zachodniej, i w wielu innych częściach świata, żeby chrześcijaństwo jako takie wypchnąć z życia publicznego. I na pewno to jest element tych działań. Żeby chrześcijaństwo wypchnąć. Pytanie, czy Kościół odpowiednio reaguje na tą sytuację? Czy to nie powinna być reakcja albo spokojniejsza, albo ostrzejsza? Chociaż mamy słowa, które wypowiedział prymas Polski, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, dość jednoznaczne, bo niektóre środowiska katolickie wydawały się, czy podobno katolickie, wydawało się, że akcje chociażby pani Podleśnej jakby popierały. Rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że Kościół w Polsce jakby nie za bardzo wie, jak się należy zachować. Wyobraźmy sobie taką sytuację w czasach komunizmu, na przykład profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, byłaby natychmiastowa reakcja przede wszystkim prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i tutaj nie trzeba byłoby czekać kilku dni. Bardzo dobrze, że obecny prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zareagował, ale moim zdaniem z opóźnieniem. Nie ukrywam tego, że także apelowałem publicznie do prymasa, żeby zabrał głos. Moim zdaniem to powinny być reakcje natychmiastowe, bez czekania na rozwój wypadków. Natomiast kto zareagował natychmiast? Te środowiska, które w Kościele, mówmy to także wprost, uprawiają dywersję ideologiczną, a więc te, które pod pozorem tak zwanego otwartego Kościoła, czyli środowisk bardzo liberalnych, które próbują rozbyć pewne fundamenty Kościoła katolickiego, one od razu zaczęły upominać się, stając w obronie nie ludzi, którzy zostali skrzywdzeni, czyli katolików, ale w obronie tych, którzy krzywdzą. To jest cała akcja na zamówienie takich środowisk jak pseudokatolicki Tygodnik Powszechny, czy środowisko Więzi, czy Znaku. Widać wyraźnie, że tu mamy do czynienia z działaniami bardzo zorganizowanymi. I myślę, że dzisiaj episkopat powinien sobie zdawać sprawę, że w obecnej sytuacji nie może być wątpliwości, po której stronie
stoi Kościół jako instytucja. Jeżeli następuje profanacja, musi być reakcja. Tak jak zresztą to reagują na przykład środowiska żydowskie czy islamskie, jeżeli dochodzi do profanacji ich religii. Również widać, że w pewnych sprawach Episkopat Polski jest bardzo podzielony. To nie chodzi tu konkretnie o tą profanację, ale wielu innych, gdzie jedni to czynią na własny rachunek w jedną stronę, inni w drugą. No nie ma takich zdecydowanych działań i myślę, że dzisiaj ta strona lewicowa bardzo to wykorzystuje. To znaczy atakuje Kościół wtedy, kiedy on najwyraźniej jakby jest taki spowolniony w tych działaniach. Ja myślę, że tu jest ogromna rola katolików świeckich, zwłaszcza tych, którzy świetnie się posługują mediami społecznościowymi, którzy są bardzo silnie związani z Kościołem, żeby oni reagowali na tego typu działania, nie czekając nawet na oficjalne stanowisko Episkopatu, które w tym wypadku jest moim zdaniem za późno podjęte. Proszę księdza, być może to sama struktura kościelna, może to nie tyle o ducha chodzi, tylko o czystą materię. Kiedyś było tak, że wiadomo było, kto jest numerem jeden w polskim kościele, jak ktoś powiedział, kardynał August Chlonta, tym bardziej kardynał Stefan Wyszyński, czy potem papież Jan Paweł II, to było jasne, Roma locuta causa finita. Teraz ta demokratyzacja powoduje, że nie ma sternika, nie ma tego, kto by dowodził polskim kościołem. No tak, to jest jeden z elementów. Rzeczywiście funkcja prymasa jest czysto honorowa, ale jest struktura, to są wybrani księża biskupi, którzy tworzą prezydium konferencji episkopatu i ona powinna działać natychmiastowo w takich sytuacjach i stanowiska powinny być jednoznaczne. Natomiast jeżeli dochodzi do tak bardzo spektakularnych działań, jak na przykład właśnie publiczne zarzuty, że Kościół w Polsce wyrzekł się Chrystusa, albo profanacja najważniejszego sanktuarium, jakim jest Jasna Góra, to nie można czekać, aż to ileś osób się spotka, porozmawia, wymieni poglądy i dopiero reaguje. Więc myślę, że tu Kościół rzeczywiście w swojej materii jest jakby nieprzygotowany na tą działalność. Ja nie mam wątpliwości, że wszyscy księża biskupi w Polsce są przeciwni profanacji, że dla nich wartości ewangeliczne są podstawowe. Natomiast musi być też jasne działanie. Natomiast w wielu innych sytuacjach widać, że struktury Kościoła w Polsce nie dostrzegają pewnych zmian, a więc gwałtownej laicyzacji młodzieży, problemu z nauczaniem religii w szkołach, gdzie coraz mniej młodzieży uczęszcza, albo ten skutek katechizacji jest mizerny. Ogromna emigracja, też zwłaszcza ludzi młodych za granicę, gdzie oni się spotykają z całkiem inną rzeczywistością, ale także te działania właśnie długofalowe, które mają, jak już wspomniałem, wyrugować Kościół. I tu aż by się prosiło o jednak pewne zmiany i skierowania do tego typu działań ludzi młodych. Nie brakuje właśnie tej, przepraszam, taki kolokwializm, tej młodzieży kościelnej. Tej młodzieży, myślę o ludziach, którzy już są wychowani w nowej rzeczywistości, którzy się orientują, którzy mają bezpośredni kontakt. Tutaj Kościół ma już taki charakter, że jest przyzwyczajony do pewnych działań i jakby się zadawala tymi działaniami. One są bardzo ważne. Procesja niedługo świętego Stanisława w Krakowie, czy w świętego Wojciecha w Gnieźnie, czy pewne uroczystości, rocznice, tak, to jest wszystko ważne. Tylko w dzisiejszym świecie musi być odpowiedź na te podstawowe pytania i działania dotyczące właśnie tej zmasowanej laicyzacji. Spodziewałem się, że dojdzie do pewnej takiej zmiany w formie działania Kościoła jako instytucji. Niestety widać, że
to ciągle jest za mało. Jest to pytanie, które ksiądz też postawił, o szybką laicyzację młodego pokolenia. Jeden z wielu raportów, który opisuje tego typu procesy, wskazuje, że polska młodzież się laicyzuje najszybciej wśród wszystkich państw Unii Europejskiej, że o ile można zaobserwować przynajmniej punktowo powrót do wiary na Zachodzie, to Polska bezrefleksyjnie idzie w kierunku, który już przerobiły kraje zachodnie, i zdaje się, że Kościół nie daje jasnej odpowiedzi, co zrobić w takiej sytuacji. Tak, no mam podobne odczucie właśnie, że nie ma pomysłu na to. To znaczy odbywają się ważne wydarzenia, te zewnętrzne, są różne podejmowane inicjatywy ze strony Kościoła, natomiast nie ma tych jasnych i wyraźnych i też skutecznych, bo tu bardzo ważne, żeby to były skuteczne działania, na przykład skierowanych do młodzieży. A to jest podstawa, no bo odchodzą kolejne pokolenia, które pamiętają Kościół z dawnych lat, wtedy, kiedy na przykład była walka z komunizmem, czy Kościół był taką oazą wolności, zwłaszcza w czasach komunizmu, który przyczynił się do bardzo pozytywnych zmian w Polsce. Młodzi są już wychowani w innej atmosferze, nie widzą takich jasnych i czytelnych też wzorców w Kościele, widzą instytucję, która jakby już żyje swoim życiem. Myślę, że tu jest potrzeba też gwałtownej reformy w obrębie Kościoła. Jestem współautorem książki Alarm dla Kościoła, Nowa Reformacja, oczywiście tam znak zapytania, Nowa Reformacja. To są wywiady, które przeprowadzili dwaj redaktorzy, Paweł Milczarek i Tomasz Rowiński, z 12 duchownymi i działaczami katolickimi. I my staramy się w tej książce powiedzieć, gdzie są problemy i jak należy to rozwiązywać. I co jest ciekawe, to nie chodzi o to, że ta książka jest dobra, tylko że powstaje wiele już takich analiz i raportów, że trzeba jak najszybciej podjąć pewne działania, natomiast ze strony struktury kościelnej jest głucha cisza. Czyli jakby nie widzą, że nawet te bardzo życzliwe środowiska Kościołowi domagają się pewnych zmian, właśnie tych, które są skierowane szczególnie do młodzieży, bo myślę, to jest podstawa. Ale tylko pytanie, jakie to powinny być zmiany, proszę księdza, bo niektórzy mówią, trzeba nawiązać kontakt ze światem, świat się porusza, zmienia się i my powinniśmy te zmiany jako Kościół monitorować. Inni trochę w duchu ostatniego listu Benedykta XVI, podpisanego zresztą właśnie jako Benedykt XVI, a nie kardynał Ratzinger, mówi, trzeba trwać, i to odważnie, wbrew temu, co się dzieje, trzeba mieć odwagę trwać przy wierze katolickiej w takim duchu konserwatywnym, że trzeba z tym światem nie dialogować, tylko wejść z nim czasami w konflikt, i to taki konflikt, który wymaga odwagi osobistej. Od duchownego. Tak, no ja nie mam wątpliwości, że nie można zmienić doktryny. No to nie może być tak, że się zmienia świat, no to my na przykład kasujemy niektóre przykazania Boże, czy kościelne, czy rozmywamy, jak to się dzieje, na przykład sakrament małżeństwa czy kapłaństwa w różnych krajach, rezygnuje się ze spowiedzi świętej, no to oczywiście tu Benedykt XVI ma 100% rację. On jest taką postacią niesłychanie czytelną, jeżeli chodzi o prawdy wiary, i bardzo dobrze, że on zwrócił na to uwagę. I tutaj też nie mam wątpliwości, że większość, nie chcę mówić wszyscy, bo to trudno mówić wszyscy, ale zdecydowana większość księży i świeckich doskonale wie, gdzie jest prawda, natomiast brakuje reakcji na zło. I to widziałem wtedy kilkanaście lat temu, kiedy powstawał problem lustracji. Jak Kościół niechętnie, a wręcz wrogo się nastawiał do oczyszczenia w związku z ujawnieniem niektórych akt Instytutu Pamięci Narodowej. Później problem homolobby, problem pedofilii. Jak Kościół w Polsce się broni też przed jakoś takim wewnętrznymi działaniami. I myślę, że właśnie problem młodzieży jest pokazany jako kolejny problem, że jest
ogromna ilość katechetów. Kościół prowadzi katechizację we wszystkich typach szkół, ale ta katechizacja w wielu wypadkach jest nieskuteczna. No więc tu powinny być podjęte działania, a nie mówić, no jest jak jest, zobaczymy, co będzie dalej. Możemy zobaczyć tylko gorzej, bo rzeczywiście ta laicyzacja następuje. To też jest wielkie pytanie. Jak się to dzieje, że jest tylu katechetów, są świetne formy działania, ale one są nieskuteczne, więc trzeba zmienić te formy. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego się tak dzieje. Natomiast widzę, że nie ma chęci takiego działania. No niektórzy mówią, dobrze jest jak jest, jakoś to przeczekamy. Obawiam się, że właśnie tak jak jest ten tytuł tej książki, to jest ostatni dzwonek, alarm dla Kościoła, że musi się zmienić forma działania, a nie doktryna wiary. Jeszcze na koniec ten wymiar polityczny, bo ta akcja jest także albo wykorzystywana politycznie, albo była robiona na potrzeby polityczne. Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy na pewno, że jest używana w kampanii. Padają zarzuty, że Kościół katolicki w zasadzie staje się częścią pewnego obozu politycznego, a powinien stać poza polityką, ponad polityką i jakoś, bo ja wiem, tak se chyba wyrażają autorzy tej myśli, stać pomiędzy czy ponad podziałami na lewicę, prawicę i wspierać porówni jednych i drugich? To znaczy Kościół musi sobie jasno powiedzieć, w jakich dziedzinach życia powinien się angażować. No polityką nie jest na przykład wychowanie młodzieży. Polityką nie jest troska o kulturę, dobro, dziedzictwo narodowe, więc tutaj sobie nie można dać wmówić, że Kościół jest zepchnięty właśnie do kruchty, tak jak chcieli to komuniści. I koniec. Kościół się zajmuje wyłącznie głoszeniem kazań w obrębie Kościoła. Więc tutaj duchowni, ludzie świeccy mają pełne prawo wypowiadania się w tych ważnych sprawach społecznych. Natomiast na pewno nie powinni wiązać się z władzą jako władzą. Bo to już historia Kościoła pokazała bardzo wyraźnie, że ten sojusz ołtarza z tronem to jest efekt pozytywny na krótką metę, na dłuższą metę jest negatywny. I dzisiaj z kolei widać wyraźnie, że sam episkopat nie stanowi całości, bo patrząc na działania poszczególnych księży biskupów, widać, że to się rozchodzi. Jedni się angażują, drudzy się nie angażują, jedni popierają tamtych, drudzy nie popierają. Natomiast kiedy Kościół się mobilizuje jako instytucja w Polsce, wtedy, kiedy trzeba obronić pewnych przywilejów. No i to jest właśnie kluczowe pytanie, czy te przywileje są najważniejsze? Moim zdaniem nie. Ważny jest duch, czyli wiara, Ewangelia, chęć ewangelizacji, a czy Kościół będzie miał lepsze czy gorsze warunki, no to jest osobna sprawa. Natomiast na pewno dzisiaj widać, że są bardzo zorganizowane środowiska, które będą atakować Kościół jako sojusznika obecnej władzy i to może doprowadzić do kolejnych, moim zdaniem, bardzo negatywnych zjawisk. No i tym większy apel do tych, którzy kierują Episkopatem Polski, żeby oni jednak zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i podejmowali szybkie i jasne decyzje. Natomiast nie angażując się oczywiście w konkretne spory polityczne typu, czy popieramy tą partię, czy inną. Powiedział ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski prosto, jak nie mam z Krakowa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję wielkie bardzo, Bóg zapłać i do usłyszenia. Dobra, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Mamy godzinę 16:59, za chwilę godzina 17:00, to może to jest dobry moment, żeby kilka informacji, które do nas spłynęły z ostatnich chwil, Państwu przytoczyć. Może informacja nie z ostatniej minuty, ale z dzisiaj stopa bezrobocia. To raz na miesiąc przychodzą do nas takie dane. W tym wypadku mamy za miesiąc marzec oficjalne wyniki. Wyniosła 5,6%, czyli punkta procentowego mniej niż w badaniu sprzed miesiąca. I to jest pewne zaskoczenie. Sama minister
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że takiego wyniku się nie spodziewała, że ta dynamika spadku i tak już rekordowo niskiego bezrobocia będzie przyspieszać. Według oficjalnych statystyk to jest najniższy wynik od października roku 1990, ale jeżeli ktokolwiek z Państwa pamięta rok 1990, to nie była Polska mlekiem jeden płynąca, gdzie bezrobocia nie było i wszyscy żyli godnie i dostatnio wręcz było, zdaje się, biegunowo odwrotnie, a w porównaniu z kwietniem roku 2018 odnotowano spadek liczby bezrobotnych o prawie 50 tysięcy. To jest sporo, chociaż cały czas trzeba pamiętać, że mimo tej dobrej sytuacji na rynku pracy, cały czas bez zatrudnienia pozostaje 939 tysięcy osób. To mniej niż milion, ale chodzi oczywiście o to oficjalne zatrudnienie. Tyle osób jest zarejestrowanych w urzędach pracy i pobiera stosowne zasiłki, co nie znaczy, że nie pracuje. Wszyscy o tym dobrze wiemy, taką świadomość mamy. A my dzisiaj na antenie Radia Wnet dużo mówiliśmy o sprawach europejskich i w poranku, i w Kurierze w samo południe opowiadaliśmy o tym, że odbywa się w Rumunii, która zresztą dzisiaj obchodzi swoje święto niepodległości, szczyt liderów Unii Europejskiej w Sibinie. Na Rumunii się przywódcy zjechali i podjęli deklarację wspólną, w której znalazło się 10 obowiązań, które mają pomóc sprostać zadaniom wyznaczonym na kolejny średnioterminowy okres dla Unii Europejskiej. Jedno z tych zobowiązań zakłada, że kraje będą bronić jednej Europy od wschodu do zachodu, z północy na południe. Liderzy krajów zebrani w rumuńskim Sibinie wskazali także, że Unia Europejska, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na podziały godzące we wspólny interes. Bardzo to wszystko ładnie i podniośle i donośnie brzmi, ale to jest drugi taki apel, który dzisiaj do nas dochodzi, obok listu, o którym też już mówiliśmy, 21 prezydentów państw Unii Europejskiej, przyszłość na karcie wyborczej. To jest apel w formie listu tychże prezydentów do Europejczyków, którzy też piszą, że Europa nie powinna się dzielić, że Unia powinna być jednością niezależnie od różnic ich dzielących, że nie powinno tworzyć się Unii wielu prędkości albo zacieśniać współpracy tylko w ramach strefy euro. I taki list państwo sobie wyobrażą, podpisał także list o tej treści, który możemy w Rzeczpospolitej dzisiejszej gazecie przeczytać. Podpisał także prezydent Francji Emmanuel Macron, który jeszcze niedawno mówił, że trzeba robić Unię kilku prędkości, a być może Polskę i Węgry za to, że nie przyjmują uchodźców, wykluczyć ze strefy Schengen. A teraz taki list podpisuje, co dzień to nowe zdanie ma prezydent w Piątej Republiki Francuskiej. Dalej to, więc tą deklaracją chyba się dokładnie zajmiemy już jutro w poranku. Tymczasem mamy 4 minuty po godzinie 17. To był krótki przegląd niewielu wydarzeń, które przyniósł nam dzień, chociaż pewnie tych wydarzeń było więcej. Ja wybrałem dwa. Teraz pora na Częstochrę, czyli piosenkę przygotowaną specjalnie dla Państwa przez kogo? Przez Tomasza Wybranowskiego.